Zaraz zobaczysz najdziwniejsze akcesoria używane w piłce. Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Rozpoczynamy od rzeczy tak naprawdę od używki, która jest bardzo popularna w Premier League. Mowa tutaj o snusie. Jest to używka sporządzona na bazie tytoniu. Umieszcza się ją za wargą. Posiada ona trzykrotnie więcej nikotyny niż zwykły papieros. W 2016 roku napastnik Leicester City, Jamie Vardy, otwarcie przyznał się do spożywania tej używki. Anglik powiedział, że zna piłkarzy, którzy używają snusa nawet w trakcie meczów. Dobrym przykładem w tej kwestii jest Karim Benzema, który w 2018 roku przed wejściem na murawę przed meczem Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium żuł sobie właśnie snusa. Niektóre kluby mocno przestrzegają zakazu posiadania tej używki. Jeśli piłkarz ją ma, musi zapłacić karę 10 tysięcy funtów, a w najgorszym przypadku gracze nie otrzymują dwutygodniowej wypłaty. Stosowanie snusa może prowadzić do nowotworu dziąseł. Ta używka znalazła się na liście monitorowanych substancji przez Światową Agencję Antydopingową. Jednak pewnie się zastanawiacie, co tak właściwie daje snus. Po jego zażyciu piłkarz jest ogólnie pobudzony. Wzrasta jego poziom czujności i koncentracji. Tak naprawdę to dziwne, że jeszcze snus nie został zakazany. Teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, ale przed tym zostaw łapkę w górę dla zasięgu, dziękuję z całego serducha. I w pana Discorda link znajdziesz w opisie. Kolejną rzeczą używaną przez piłkarzy jest ochraniacz na zęby. Może się on kojarzyć z boksem czy koszykówką. Nic dziwnego, bo dosyć rzadko jest stosowany przez piłkarzy. Dzięki ochraniaczowi gracze nie muszą często odwiedzać dentysty. Przydaje się na przykład w takiej sytuacji. Według amerykańskiej organizacji stomatologicznej, 1/3 ze wszystkich urazów zębów wywodzi się ze sportu. Jest to ogromna liczba. Mimo że jest rzadko stosowany w świecie piłki, to są piłkarze, którzy używają ochraniacza dosyć często. Do takich zawodników należy m.in. Diego Godin czy Cristiano Ronaldo. Kolejną rzecz wręcz uwielbia Alain Saint-Maximin. Na boiskach piłkarskich widzimy ekipy, które ubierają koszulki, żeby odróżniać jeden zespół od drugiego. To oczywiste. Jednak właśnie jeden piłkarz, którym jest Saint-Maximin, nie zgadzał się na ujednolicenie stroju piłkarskiego. Wszystko przez jego styl. Francuz był i ciągle jest ogromnym talentem, który jeszcze niedawno odgrywał kluczową postać w Newcastle United. Obecnie gra w arabskim Al Ahly. Oprócz ogromnego talentu, przyciąga uwagę przez opaskę na czole. Alan musiał zapłacić ogromne kary za ich noszenie. Opaski nie są zakazane, ale muszą być tego samego koloru, co cały strój klubowy. Francuz nie zgadzał się z przepisami i płacił tysiące funtów za swój kaprys i inny kolor opaski niż reszta stroju. Myślę, że kolejną rzecz wszyscy widzieliście, ale do czego ona tak właściwie służy? Mowa tutaj o taśmach kinezjologicznych. Nie jeden piłkarz nosił takie tejpy na ciele. Przyciągają uwagę i wyglądają całkiem nieźle. Natomiast nie nosi się ich z powodu mody. Sprawują one bardzo istotną funkcję. Taśmy są elastyczne i przylepiane głównie przez fizjoterapeutów na poszczególne grupy mięśniowe, które akurat mają jakiś uraz lub po prostu trochę słabszy przepływ krwi. Odciążają mięśnie od zmęczenia i pozwalają wyciskać maksa w danym meczu. Nawet Cristiano Ronaldo ich używa. Lecimy teraz do akcesoriów bramkarskich. Coś o nich wie Petr Čech. Czeski goalkeeper jest kojarzony właśnie przez swój kask. Musiał go zakładać, jeśli chciał kontynuować swoją karierę piłkarską. Czech w 2006 roku miał fatalny wypadek. W meczu z Reading Steven Hunt wjechał kolanem w jego głowę, przez co Petr musiał przejść operację czaszki. Potem czekała go wielomiesięczna przerwa i rehabilitacja. Dopiero w styczniu 2007 roku wrócił do Chelsea, mając na głowie swój słynny kask, który został zaprojektowany przez firmę współpracującą z zespołami rugby. Teraz przechodzimy do taśm na nos. Tego akcesorium używają tylko niektórzy piłkarze na boisku. Oczywiście nie są one przeznaczone dla osób z urazami, wręcz przeciwnie. Te taśmy pomagają jeszcze lepiej filtrować powietrze w trakcie oddychania. Głównie są one przeznaczone dla piłkarzy, którzy mają jakieś alergie albo astmę. Taśmy zwiększają i regulują przepływ powietrza przez nozdrza. Tym samym jeśli piłkarz lepiej oddycha, od razu lepiej porusza się na boisku. Z kolei maska ochronna to coś, co zna Robert Lewandowski. W 2015 roku w trakcie półfinału Pucharu Niemiec Lewy zderzył się z bramkarzem Borussii Dortmund, Michelem Langerakiem, jeśli to można nazwać zderzeniem. W wyniku tej akcji Lewandowski miał złamany nos i kości twarzy. Nasz kapitan musiał nosić maskę ochronną, która pozwalała chronić zregenerowane tkanki na twarzy. Jej waga wynosi 60 gramów. Jest robiona specjalnie na zamówienie i idealnie pod kości policzkowe piłkarza. Dobrze, że Lewy miał ją na nosie, bo w ostatniej kolejce tego samego sezonu jego Bayern mierzył się z Mainz. Wtedy Loris Karius zamiast piąskować piłkę, wjechał w twarz Lewego. Robert po meczu powiedział, że trochę go pobolało, ale przeszło. Lecimy teraz do kamizelek, które często są używane przez kluby piłkarskie. Kamizelki są nazywane przez innych biustonoszami sportowymi, bo w sumie tak wyglądają. Ha! Gej!
Wykorzystywane są zarówno w treningach, jak i w trakcie meczów. Jeśli znasz ich funkcjonalność, to ekstra. A jeśli nie, to zaraz o niej opowiem. Kamizelki posiadają w sobie nadajniki GPS, pulsometr i monitorują tak naprawdę pracę serca. Co więcej, sprawdzają szybkość poruszania się danego piłkarza. Dane pokazują, ile razy gracz wykonał sprint, ile kilometrów całościowo przebiegł i jego ogólne zmęczenie. A także, co ciekawe, monitoruje ryzyko kontuzji. Niektórzy piłkarze odmówili używania tych kamizelek. Skarżyli się na brak komfortu w bieganiu, który może wpłynąć na ich występ w trakcie meczu. Jednak ich waga 66 gramów w ogóle nie powinna wpływać na performance i ogromna liczba klubów używa codziennie tego akcesorium. Dzięki posiadaniu tych kamizelek, każdy zespół może dokładnie ocenić występ danego piłkarza w konkretnych strefach na boisku. Pozwala to trenerom na dobór odpowiedniej taktyki i zawodniku do wyjściowej jedenastki. Aubameyang zawsze chciał się wyróżniać i wymyślił dziwaczną rzecz do gry. Gabończyk zawsze był ekstrawagancki. Jego charakter, ubiór i cieszynki odróżniają go od innych piłkarzy. W trakcie swojej kariery Aubameyang po prostu uwielbia tworzyć spersonalizowane korki. Posiada ich ogromne ilości. Jednak największą uwagę zwróciły te, które kupił jeszcze grając w Saint-Étienne. Mówimy tutaj o butach wartych 3000 euro. Są wysadzane ponad 4000 kryształów. Gabończyk wybiegł w nich na rozgrzewkę przed meczem ligowym. Trochę potruchtał i zdjął kryształowe korki. Stwierdził, że szkoda w nich kopać mocno piłkę. Aubameyang to potrafi zabłysnąć. Teraz zawieszony Paul Pogba i jego rękaw. Pogba, tak samo jak Aubameyang, znany jest ze swojej ekstrawagancji. W pewnym momencie Francuz zaczął nosić koszykarski rękaw. Wszyscy myśleli, że jest to po prostu kolejny pomysł na przykucie uwagi Pogby. Jednak to nie było tak. Francuz zaczął nosić dodatkowy rękaw, bo miał problemy z łokciem. Tym samym, żeby uśmierzyć ból, Pogba zaczął nosić rękaw kompresyjny. Dawał on ciepło i lepszy przepływ krwi przez rękę. Po pewnym czasie Paul zaczął odczuwać podobny ból w drugim łokciu. Wtedy też używał rękawu kompresyjnych na drugim ręku. Kiedy ból minął, zarówno na jednym, jak i drugim łokciu, Pogba dalej nosił długi rękaw w ramach profilaktyki. Przechodzimy do białej taśmy na nadgarstku. Do czego on tak właściwie służy piłkarzom? Często widzianym piłkarzem właśnie zatejpowanym nadgarstkiem jest chociażby Neymar. Wydaje się normalne, że piłkarze posiadają zaklejone kostki u nóg. Ale po co robić to samo, tylko że na nadgarstku? Pierwszym powodem jest po prostu ochrona, tak samo jak w przypadku nóg. W trakcie meczów piłkarze często muszą walczyć o piłkę na boisku. Ciągają się i odpychają, dlatego nadgarstki potrzebują wsparcia właśnie w formie zatejpowania. Oprócz po prostu wsparcia stawów, gracze często zaklejają bransoletki, jak na przykład kiedyś Gareth Bale. Bez zaklejenia nadgarstka nie mógłby wystąpić z nią na boisku. I na koniec taśma do skarpet piłkarskich. Akurat tej rzeczy używają piłkarze praktycznie od zawsze. Jednak tak naprawdę to młody Cristiano Ronaldo, jeszcze wtedy grający w barwach Manchesteru United, na początku XXI wieku sprawił, że tejpowanie skarpet stało się modne. Przez swoją znakomitą grę wszyscy przypatrywali się uważnie jego rytuałom przedmeczowym. Okazało się wtedy, że zakleja taśmą skarpety. Potem wszyscy piłkarze zaczęli tejpować nie tylko skarpety, a także nagolenniki. Wszystko po to, żeby nie zmieniały one pozycji na piszczelu i chroniły bolesne miejsce. Kliknij i obejrzyj kolejny film na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.